Władysław Łukasiuk Młot w październiku 1946 roku objął dowództwo 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Od tego momentu aż do 1948 roku był to najważniejszy dowódca partyzantki niepodległościowej na Podlasiu. Władysław Łukasiuk urodził się 16 lutego 1906 roku we wsi Tokary, niedaleko Siedlec. Służbę wojskową odbywał w Wołkowysku. Pomimo trwałego kalectwa, od pierwszych miesięcy okupacji uczestniczył w konspiracyjnej pracy niepodległościowej. Wiosną 1944 roku w rejonie Sarnak Niemcy przeprowadzili doświadczenia z cudowną bronią, rakietą V2, która miała zapewnić Hitlerowi zwycięstwo. Oddział Młota brał udział w przejęciu i zabezpieczeniu niewybuchu rakiety, którą po rozmontowaniu na części przetransportowano do Anglii. Był to jeden z największych sukcesów wywiadu AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej Młot pozostał w konspiracji. W październiku 1944 cudem uniknął aresztowania przez NKWD. W sierpniu 1945 roku razem ze swoim plutonem dołączył do 5. Brygady Wileńskiej AK majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. 18 sierpnia 1945 roku Młot brał udział w zwycięskiej bitwie pierwszego szwadronu porucznika Zygmunta Błażejewicza Zygmunta z NKWD w Miodusach Pokrzywnych. Była to obok bitew pod Kuryłówką i w Stockim Lesie największa zwycięska walka polskiego podziemia antykomunistycznego z sowieckimi siłami okupacyjnymi. Przebieg boju przedstawia relacja Zygmunta Błażejewicza. Wybiegliśmy w 8 z naszej kwatery, dążąc do stodoły. Nie mieliśmy pojęcia, że jest napchana wojskiem. Z rowu i poprzez dziury w stodole walił do nas nieprzyjaciel. Koło nas znalazł się podporucznik Młot. Ryknąłem: Konar, rakietę w stodołę! Natychmiast stanęła w płomieniach. Stodoła nie była już groźna. Dowodzone przez niego szwadrony operowały na terenie wielu powiatów. Zdobyły autentyczne poparcie ludności, broniąc jej przed komunistycznymi represjami oraz zwykłymi bandytami i złodziejami. Po amnestii 1947 roku Młot pod swoim dowództwem skupił wszystkich chcących kontynuować walkę z komunistami na obszarze Podlasia. Po rozbiciu przez KBW i UB dwóch pododdziałów Młot jeszcze przez rok ukrywał się z resztką partyzantów na terenie powiatu Bielsk-Podlaski. 27 czerwca 1949 roku Władysław Łukasiuk Młot zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach z ręki swojego podkomendnego Czesława Dybowskiego.